Kosmiczne cząstki pędzące z ogromną prędkością, bombardujące atmosferę naszej planety. Właśnie tak wygląda promieniowanie kosmiczne. Naukowcy na całym świecie budują aparaturę do badań tego zjawiska. W tym programie pokażemy niezwykły projekt polskich badaczy, który sprawia, że każdy może się włączyć w obserwację promieniowania kosmicznego. Zapraszamy na Astronarium. W jaki sposób badać rozpędzone kosmiczne cząstki, które zderzają się z Ziemią? Jak się okazuje, może w tym pomóc po prostu telefon komórkowy. Jak to możliwe? Nasza planeta jest nieustannie zasypywana deszczem różnego rodzaju cząstek nadlatujących z przestrzeni kosmicznej. To głównie protony i elektrony, choć zdarzają się i jądra cięższych pierwiastków. Na szczęście nie docierają do powierzchni, ale to nie znaczy, że nie ma po nich śladu. Kiedy taka rozpędzona cząstka dociera do naszej planety, następuje zjawisko podobne do tego, co dzieje się w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Zderza się ona z molekułami ziemskiej atmosfery, rozpada się i generuje całą masę innych cząstek o mniejszej energii. One mogą już dotrzeć do powierzchni i mamy szansę je zarejestrować. No dobrze, tylko jak to zrobić przy pomocy zwykłego smartfona? Okazuje się, że wystarczy zasłonić kamerę. W ten sposób zamiast światła będzie mogła zacząć rejestrować ślady po takich kosmicznych cząstkach. Patent na to, jak wykorzystać tak proste rozwiązanie do badań promieniowania kosmicznego, opracowali polscy naukowcy z projektu Credo. Dzięki niemu każdy może się włączyć do tego rodzaju poszukiwań. Sprawdźmy zatem, jak to działa i czego możemy się w ten sposób dowiedzieć o wszechświecie. Aby zrozumieć, jak możemy obserwować promieniowanie kosmiczne, trzeba sobie najpierw zdać sprawę, czym właściwie są cząstki docierające do Ziemi. Większość z nich pochodzi ze Słońca. Nasza gwiazda nieustannie zasypuje swoje otoczenie strumieniem materii tworzącym wiatr słoneczny. Czasem docierają do nas jednak także cząstki spoza Układu Słonecznego. I to właśnie one okazują się najciekawsze. Cząstki najmniej energetyczne, te słoneczne, utykają, znaczy zanikają gdzieś w górnych warstwach atmosfery. Czasem oddziaływują z jakimś atomem, powstają pojedyncze cząstki elementarne, które się... Najczęściej to są tak zwane piony, to są cząstki, które bardzo krótko żyją i one się rozpadają. W ich rozpadle powstają cząstki zwane mionami, znowuż inne cząstki elementarne. Też są nietrwałe, ale mają na tyle długi czas życia, że przy wysokich energiach docierają do powierzchni Ziemi. I to, co mamy na powierzchni Ziemi, to są właśnie miony. Cząstki, które są bardzo przenikliwe, przechodzą przez sufit, przebijają się przez piwnice, dochodzą do Ziemi, kilka metrów pod Ziemią się nawet znajdują. I ich jest bardzo dużo. Przez głowę każdego człowieka przychodzi kilkanaście, kilkadziesiąt takich cząstek na sekundę. Co jakiś czas się zdarza, że z góry przychodzi cząstka, która ma bardzo wielkie energie. Energię cząstek w bombie atomowej to są malutkie, te małe pikusie. Jest tak naprawdę te cząstki kosmiczne dużych energii to mają miliony, miliardy razy większe energie. Najwyższa cząstka, jaką zaobserwowano, miała energię taką jak piłka kopnięta przez Lewandowskiego z jakiegoś zza pola karnego. Pojedynczy proton miał taką energię. Gdyby wszystkie protony w takiej piłce nagle przyspieszyć do takich energii, to taka piłka, jak uderzyłaby w księżyc, to z tego księżyca by nic nie zostało, rozleciałby się księżyc. Poznanie, w jaki sposób te cząstki dostają takie olbrzymie energie, jest bardzo ważne. Ludzie bardzo chcieliby dowiedzieć się, jak przyspieszać. My przyspieszamy teraz energię
w CERN-ie, w LHC, no to te energie kosmiczne są jeszcze miliony razy większe od tych w kolajderze. My nie mamy zielonego pojęcia, jak to zrobić. Nie ma takiego akceleratora, który by przyspieszył cząstki do takich dużych energii. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, bo musiałby być rozmiary Układu Słonecznego. Taka cząstka dużo energetyczna wpada w atmosferę ziemską i ona tam oddziaływuje. Tak samo oddziaływuje jak te cząsteczki w LHC w kolajderze, które produkują tam setki czy tysiące innych cząstek. Więc taka kosmiczna cząstka wpada w atmosferę, trafia w jakieś jądra atomowe, z atomu atmosfery, cząsteczki atmosfery. No i tak samo jak w CERN-ie produkuje 1000 cząstek bardzo wysokoenergetycznych. Każda z tych cząstek znowuż trafia w jakieś jądra atomowe i produkuje znowuż 100 czy ileś tam tych kolejnych cząstek, które ciągle mają bardzo duże energie. I to się rozwija coś w rodzaju kaskady. W ziemskiej atmosferze leci taki, nazywamy to wielkim pękiem. Wszystkie te cząstki lecą praktycznie z prędkością światła, więc taka tarcza, dysk takich cząstek leci i dociera w tej samej chwili do powierzchni Ziemi. Tych cząstek są miliony. W tych największych, mogą być miliardy cząstek, naraz trafiają w Ziemię. Na świecie powstały wielkie obserwatoria do wykrywania takich pęków atmosferycznych. Rejestrują albo cząstki wtórne docierające do Ziemi, albo błyski światła powstające podczas ich przejścia przez atmosferę. Dzięki projektowi polskich naukowców detektorem może stać się także urządzenie, które każdy ma w kieszeni. CREDO, czyli ekstremalnie rozproszone obserwatorium promieni kosmicznych, to pomysł naukowców z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Jak mówią, chodziło o wykorzystanie prostych, powszechnie dostępnych urządzeń do wykrywania cząstek wchodzących w skład promieniowania kosmicznego i badania ich źródeł w kosmosie. Cząstki, które obserwuje CREDO, to są cząstki, które pochodzą z wybuchu lub z emisji obiektów, które znajdują się miliony lub miliardy lat światła od nas, czyli bardzo, bardzo daleko. Są to bardzo energetyczne cząstki i co ciekawe, bardzo proste cząstki. To są zazwyczaj protony, pojedyncze protony, czyli jądra atomów. Dolatują do nas nie po linii prostej, tak jak światło czy neutrina, ale lecą po liniach krzywych i czasami dolatują do Ziemi z kierunku zupełnie innego niż ten, z którego zostały wyemitowane. Najczęstszym źródłem emisji takich protonów są tak zwane aktywne jądra galaktyk. A w aktywnych jądrach galaktyk znajdują się czarne dziury, ogromne czarne dziury, które potrafią wyrzucać cząstki o olbrzymich energiach, nawet nie dziesiątki, nie setki, ale tysiące, miliony razy większych energiach niż te, które my kiedykolwiek będziemy w stanie wyprodukować na Ziemi w największych zderzaczach. Natomiast to, co my mierzymy, to nie jest ani to, co pierwotnie przybyło, czyli proton, ani to, co najwięcej jest produkowane, czyli na przykład neutrina, elektrony. Mierzymy miony, które potrafią przelecieć przez całą atmosferę, przez te 30 km i dotrzeć do nas. Neutrina też, ale neutrina bardzo trudno mierzyć. Wiemy o tym, prawda? Nawet mogą bez żadnego zderzenia przelecieć przez całą Ziemię na wylot. Elektrony bardzo szybko spowalniają, więc mierzymy miony, które są notabene bardzo podobne do elektronów. Potrafią być dodatnie, ujemne, tylko są około 200 razy cięższe. To, co mierzymy smartfonami, to, co mierzymy detektorami, które mamy, to nam daje wyobrażenie o tym, jaka była energia tego, co przyleciało, też z którego kierunku przyleciało i w ten sposób możemy odtwarzać ten pierwotny proton, który uderzył w atmosferę. Jak to możliwe, by ślady po cząstkach pochodzących z dalekiego kosmosu odbierać za pomocą smartfona? Jak mówią twórcy projektu CREDO, pomysł opiera się na tym, że rolę czujnika może spełniać matryca znajdującego się w telefonie aparatu. Wszystkie cząstki, jakie przychodzą z kosmosu, te wtórne promieniowanie kosmiczne, jesteśmy w stanie widzieć dzięki temu, że istnieją detektory, które posiadają kamerę CCD CMOS. Jeden z takich jest detektor AdvaCam. Historia w ogóle tego detektora jest taka, że jest to jakby miniaturka detektora, jaki kiedyś był używany przez
NASA w kosmosie, żeby badać napromieniowanie, na jakie narażeni są astronauci. Tańszą wersją dla przeciętnej osoby są właśnie smartfony, dzięki którym również możemy widzieć to samo, co właśnie na detektorze. Wystarczy zainstalować tylko aplikację Credo Detektor. Ona będzie widzieć to samo, tylko rzadziej, z tego względu, że matryce w smartfonach są mniejsze. Teoretycznie wszystkie smartfony są w stanie widzieć cząstki dzięki kamerze CCD CMOS, ale niestety w najnowszych smartfonach oprogramowanie jest już na tyle zaawansowane, że wszystkie pojedyncze piksele, które nie pasują do tła, są wycinane przez nie. Przez to aplikacja, która bazuje na obrazach, które tworzy właśnie kamera po właśnie tych filtrach, które są wbudowane, nie jest w stanie nic z tego wykryć. Na tą chwilę jedynym rozwiązaniem jest korzystanie z tych starszych smartfonów. Jak w praktyce wygląda takie polowanie na kosmiczne cząstki? Marek Więckowski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jest jednym z najbardziej aktywnych uczestników projektu Credo. Jak wyjaśnia, aby przyłączyć się do badań, należy pobrać na telefon odpowiednią aplikację, a następnie zakleić obiektyw. W ten sposób do aparatu nie będzie się dostawać światło, a oprogramowanie zacznie poszukiwać przypadków wzbudzenia matrycy pod wpływem przechodzących przez nią cząstek elementarnych. Aplikacja działa w trybie ciągłym. Rejestruje nam zdarzenia i ślady, które zostają na matrycy pomimo zaklejonego obiektywu. Ponieważ zakładamy, że fotony światła widzialnego nie docierają do matrycy, więc wszelkie ślady, które tutaj pozostają na matrycy CMOS aparatu fotograficznego, są śladami oddziaływania z różnego rodzaju cząstkami, które oczywiście mogą przylatywać nie tylko z głębokiego kosmosu albo z wysokich części naszej atmosfery. Musimy też uważać, czy nie mamy jakichś źródeł promieniowania jonizującego w domu, albo na przykład nie położymy tego telefonu na granitowym parapecie, który ma wysoki poziom naturalnego promieniowania. Także niektóre owoce i orzechy mają bardzo wysoki poziom naturalnego promieniowania, co może również zakłócać wyniki. Zdarzenia to są wycinki obrazu w granicach 64 na 64 piksele. Taki kwadrat jest przesyłany po wstępnej analizie przez telefon komórkowy, jest przesyłany na serwery Credo w krakowskim Cyfronecie. Tam dopiero następuje ich gruntowna analiza. Ilość zdarzeń, które podlegają przetworzeniu przez projekt Credo, już sięga dziesiątków milionów zdarzeń. Dziesiątki milionów takich zdjęć cząstek jest przetwarzanych. Ja użytkuję 3 bądź 4 telefony komórkowe. To są stare telefony, które rejestrują w ciągu 10 dni od 1500 do 2000 zdarzeń. Co rejestrujemy? Najczęściej są to kropki. Najprawdopodobniej są to różnego rodzaju miony bądź muony, które są w stanie dotrzeć poprzez atmosferę, dosyć słabo oddziaływują z parą wodną, która jest największą przeszkodą w docieraniu cząstek do powierzchni Ziemi. Są w stanie przebić obudowę naszego telefonu i zareagować z siecią krystaliczną matrycy półprzewodnikowej aparatu. Teraz pytanie, co się dzieje w momencie zderzenia. Wszystko zależy od tego, jaki element matrycy trafia nam cząstka promieniowania kosmicznego. Jeżeli trafi w pewnej odległości, prawdopodobnie zarejestrujemy wtedy kropkę. Jeżeli trafi w sam atom półprzewodnika, z którego zbudowana jest matryca, może się odbić pod pewnym kątem i zostawić wtedy ślad na matrycy. Ten ślad oczywiście ma kilka bądź kilkanaście pikseli, ale już go można w bardzo prosty sposób zarejestrować. Najbardziej interesujące są takie, na których prawdopodobnie dochodzi do wzbudzenia innych cząstek w wyniku uderzenia wtórnego promieniowania kosmicznego. Mamy wtedy ślady w kształcie litery Y. Mamy wtedy zarejestrowane oddziaływanie cząstki promieniowania kosmicznego z siecią krystaliczną półprzewodnika i powstanie innych cząstek, które odbijają się pod różnymi kątami, unosząc pęd cząstki pierwotnej. W projekcie Credo może wziąć udział każdy.
Dzięki temu detektorami mogą stać się tysiące lub wręcz miliony urządzeń rozsianych po całym świecie. Jak mówią badacze, właśnie to ma szansę otworzyć drogę do badania promieniowania kosmicznego w nowy sposób. Pojedynczy pęk atmosferyczny ma średnicę około kilometra. I do jego rejestracji wystarczyłby jeden smartfon lub kilka. Dlaczego potrzebujemy milionów? Dlatego, że nie chcemy obserwować pojedynczych, tylko pojedynczych pęków. Chcemy obserwować ich miliony, bo wyobraźmy sobie, że taki pęk nie zaczyna się w naszej atmosferze, ale może się zdarzyć, że zaczyna się za orbitą Jowisza, nawet poza naszym Układem Słonecznym. Taka cząstka, proton, bardzo energetyczna, zderza się z czymś. I tam następuje produkcja takiego pęku milionów cząstek, które potrafią uderzyć jednocześnie w całą Ziemię. W tym samym czasie zaobserwujemy miliony takich pęków atmosferycznych. Ale żeby to zmierzyć, musimy mieć na całej Ziemi, bo nie wiadomo z której strony to nadleci, rozrzucone wszelkie możliwe detektory, które działają cały czas i przesyłają informacje do naszej bazy danych. I jeżeli byśmy takie coś zarejestrowali, wtedy budzimy nagle w nocy wszystkich fizyków, astrofizyków, jest alarm. Stało się coś, czego absolutnie żadna teoria nie tłumaczy. Co może być efektem takich badań? Jak mówi profesor Piotr Homola, analizując dane dotyczące promieniowania kosmicznego, badacze z projektu Credo natrafili na zdumiewające zjawisko. Zauważyli, że okresy większego natężenia cząstek docierających do Ziemi pokrywają się z okresami zwiększonej aktywności sejsmicznej. Co takiego promieniowanie kosmiczne może mieć jednak wspólnego z trzęsieniami Ziemi? Polscy badacze zastanawiają się nad wyjaśnieniem tej zagadki. To, co my widzimy w ramach badań prowadzonych w Credo, to właśnie związek, tylko nie do końca jesteśmy pewni, czy to jest związek przyczynowo-skutkowy, czy te korelacje, a mówimy o korelacjach, o zjawisku, które pojawia się tylko okresowo, widzimy związek pomiędzy promieniowaniem kosmicznym a trzęsieniami Ziemi, tylko nie do końca jesteśmy pewni, czy tutaj geofizyka wywołuje zjawisko w promieniowaniu kosmicznym, czy może promienie kosmiczne wpływają na częstotliwość trzęsień Ziemi. To zupełnie nie pasuje do tego obrazka, który widzimy w danych. Raczej pasuje alternatywne wyjaśnienie, to znaczy być może jest jakiś trzeci czynnik, który wpływa zarówno na dane kosmiczne, jak i na dane sejsmiczne. I to jest właśnie najbardziej ekscytujący dzisiaj kierunek badawczy w Credo. Chcemy w jakiś sposób wyjaśnić to, co widzimy w danych. Jeżeli widzimy w danych związek, to znaczy powtarzającą się cyklicznie korelację pomiędzy dynamiką pomiarów promieni kosmicznych a globalnie ujętymi właściwościami sejsmicznymi, takie jak w naszym przypadku sumaryczna magnituda wszystkich trzęsień Ziemi, no to mamy problem. Więc brak konwencjonalnego wyjaśnienia inspiruje nas do rozważania alternatyw. Szukając możliwych rozwiązań tego problemu, polscy badacze wysunęli niezwykle odważną hipotezę. Rozważają, czy oba zjawiska mogą być spowodowane obecnością ciemnej materii. Z zewnątrz Układu Słonecznego dociera do nas strumień ciemnej materii i ten strumień, no, jakie on mógłby mieć właściwości, to jest sprawa otwarta, pewnie byłby cały zakres możliwości. Natomiast jedno stało się dla mnie jasne, że w tej perspektywie moglibyśmy oczekiwać zarówno efektu radiacyjnego, jak i mechanicznego uderzenia. To znaczy, efekt radiacyjny mógłby powstać w wyniku rozpadu tych cząstek ciemnej materii. Z rozważań teoretycznych wiemy, że na przykład superciężka ciemna materia mogłaby rozpadać się głównie na fotony i neutrina, co oznacza dla nas możliwość zaobserwowania tego zjawiska właśnie poprzez promieniowanie kosmiczne. Jednocześnie, jeżeli myślimy o tych cząstkach ciemnej materii jako, no, powiedzmy, o takich, no, masywnych kulkach, to oczekujemy również efektu mechanicznego, to znaczy Ziemia, napotkawszy
region, gdzie ta materia jest zagęszczona, na przykład w wyniku ogniskowania przez Słońce czy inne masywne obiekty w Układzie Słonecznym, no oczekiwalibyśmy po prostu uderzenia. A jak zderzenie z chmurą może nie robić na nas wrażenia, to zderzenie z chmurą superciężkiej, ciemnej materii faktycznie może wywołać efekt, który niekoniecznie jest odczuwalny natychmiast przez nas czy przez nasze instrumenty, natomiast może być odczuwalny przez Ziemię. I to oznaczałoby właśnie ewentualną korelację sygnału widzialnego przy pomocy instrumentów służących do badania promieniowania kosmicznego i jednocześnie albo z jakimś ewentualnym rozseparowaniem czasowym zjawiska sejsmicznego rejestrowanego przez zupełnie inne instrumenty. To wszystko jedynie hipoteza. Pokazuje natomiast, że promieniowanie kosmiczne warto badać. Rozwinięciem pracy polskich badaczy ma być projekt Credo MASE. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego skonstruowali nowy rodzaj czujników, które na początek zamierzają rozmieścić w szkołach. W szkole tutaj i w szkole tamtej, odległej powiedzmy 10-20 km, przyszedł naraz jakiś pęk. To znaczy, że na szczyt atmosfery trafiło i tutaj jakaś cząstka naraz, w tym samym momencie. Skąd takie coś się mogło wziąć? No to te dwie cząstki na szczycie atmosfery musiały powstać z jakiejś innej cząstki, która była jeszcze wyżej. Gdzieś tam w okolicach Jowisza czy coś takiego leciała sobie jakaś cząstka przez cały wszechświat. W okolicy Jowisza coś się stało i wyprodukowała wiele tych cząstek i te cząstki lecą przez cały Układ Słoneczny i one wszystkie trafiają w Ziemię. I jak będziemy mieli szczęście, to trafią w szkołę jedną i trafią w szkołę drugą. Plan jest taki, żeby takie detektory rozmieścić jeszcze w innych miastach, nie tylko w Łodzi. Idea fizyczna jest taka, że znajdziemy korelacje takie czasowe, znaczy w tym samym czasie coś dojdzie na odległościach setek kilometrów. Coś takiego nigdy jeszcze nikt nie widział. Im więcej nawet najprostszych detektorów tego rodzaju, tym większa będzie skuteczność takich badań. Cząstki promieniowania kosmicznego pojawiają się bowiem nagle i nie sposób przewidzieć, gdzie dokładnie uderzą. Dzięki temu poszukiwania ich śladów to dziedzina, w której każdy może się przyczynić do nowego odkrycia. To niezwykłe, że zwyczajny smartfon może wykrywać ślady cząstek rozpędzonych w jakimś kosmicznym akceleratorze, którego natury nawet nie znamy. Credo to niezwykły projekt społeczny, angażujący w uprawianie nauki tysiące ludzi na całym świecie. Gorąco liczę, że ich wysiłek pomoże w rozwikłaniu zagadek związanych z promieniowaniem kosmicznym. To było Astronarium. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.